Basia i ja postanowiliśmy zrobić badania i małe analizy związane z naszymi wcześniejszymi badaniami w stratosferze na temat foresightu. Ponieważ w naszych badaniach stratosferycznych myśmy zauważyli, że dwa wymiary dotyczące opisu człowieka, które występują bardzo często w badaniach, z punktu widzenia naszego foresightu powinny wyglądać troszkę dokładniej. Dotyczy to przede wszystkim identyfikacji z płcią, która według naszych przewidywań trochę się kulturowo rozluźnia, a po drugie identyfikacji z własnym wiekiem, która przesuwa się ze względu na to, że przeciętny wiek w populacji rośnie, natomiast wcale to nie znaczy, że rośnie również taki standard optymalnego wieku. Zrobiliśmy te badania i z nich coś wyszło i o tym chcieliśmy opowiedzieć na kongresie. Basia, może powiesz dwa słowa o tym. No właśnie, bo pytania były takie, które sobie też wcześniej stawialiśmy, czy to, co w tej chwili dzieje się w badaniach, że my ciągle pytamy po prostu o wiek i po prostu o płeć, czy to jest wystarczające, czy nie powinniśmy tego rozszerzyć właśnie o natężenie płci, czy też ten wiek postrzegalny. I okazuje się, że na przykład taki postrzegany wiek dużo więcej mówi o respondencie i pokazuje więcej prawdy niż po prostu jego metryka, tak? Takie informacje mają bardzo istotne konsekwencje do planowania grup docelowych, czy też, co dalej idzie za tym, też do komunikacji. Pokażemy właśnie, na ile na przykład taki postrzegany wiek potrafi doprowadzić do dużo bardziej precyzyjnych, ciekawych wniosków niż po prostu pytanie o rok urodzenia. Podobnie z płcią. Wrzucanie kobiet czy mężczyzn do dwóch worków okazuje się nie do końca fajnym podejściem. Okazuje się, że tak naprawdę właśnie to natężenie pewnych cech obu płci dużo więcej mówi o respondencie i tak naprawdę pokazuje, że są to zupełnie różne grupy docelowe. No i o tym właśnie będziemy mówić na kongresie. I to jest naprawdę interesujący temat, bo z jednej strony on pozwala na zrozumienie, w jakim kierunku marketing powinien się posuwać i co powinien badać, a z drugiej strony także pozwala na uchwycenie, jakie błędy powstają, jeżeli my tego nie dobadamy. I to nas będzie również interesowało. Także zapraszamy. Zapraszamy.